Lidl wystosował ważny apel do klientów, chodzi o uwielbiany przez Polaków przysmak. Market prosi o zwrot produktu do sklepów, może zagrażać zdrowiu. Lidl zaapelował dzisiaj do swoich klientów w sprawie uwielbianego przez tysiące Polaków przysmaku. Przedstawiciele sklepu poprosili o zwrot produktu do marketów. Spożycie go może mieć groźne konsekwencje dla zdrowia. Sprawa jest bardzo pilna, nie potrzeba paragonu, by oddać towar. Lidl wystosował oficjalny apel do klientów sieci. Przedstawiciele sieci Lidl wydali oficjalne oświadczenie, w którym proszą klientów o natychmiastowy zwrot popularnego produktu. Apel należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ spożycie przysmaku może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Wszystko przez błąd, jaki wystąpił podczas produkcji towaru. W oświadczeniu zaznaczono, że sklepy będą przyjmować towar nawet bez okazania dowodu zakupu. Wycofywany artykuł od Häagen-Dazs so smaku Strawberry Hesecake, 460 ml, z datą minimalnej trwałości 11. .20 był sprzedawany w Lidl Polska. Zapraszamy do zwrotu artykułu w każdym sklepie Lidl, bez konieczności okazywania paragonu, napisali przedstawiciele Lidla. Lidl prosi o zwrot towaru, chodzi o lody Häagen-Dazs. Przy produkcji omyłkowo przyklejono nieprawidłowe etykiety na części opakowań. W konsekwencji błędu, lody o smaku Strawberry Hesecake zostały opatrzone etykietą lodów o smaku Strawberries i Cream. Ma to bardzo duże znaczenie dla alergików pokarmowych, ponieważ oba smaki różnią się składem i zawieranymi alergenami. W wyniku pomyłki niektóre opakowania lodów Häagen-Dazs so smaku Strawberry Hesecake zostały opatrzone etykietą lodów Häagen-Dazs so smaku Strawberries i Cream. Skutkiem tego jest błędna informacja dotycząca alergenów, to znaczy obecność glutenu nie została zadeklarowana. Klienci z nietolerancją glutenu nie powinni spożywać wycofywanego produktu i zastosować się do komunikatu, ze względu na możliwe wystąpienie nietolerancji wywołanej spożyciem, napisano w oświadczeniu. Dzisiaj grzeje, 1. Mąż znęcał się nad uwielbianą piosenkarką psychicznie i fizycznie. Groził, że obetnie jej palec. 2. Zatrważające wiadomości z południa Polski. Bardzo mocne uderzenie, zatrzęsły się budynki, mieszkańcy są zdezorientowani. Jednocześnie władze sklepu uspokoiły, że dla osób, które nie mają problemów z nietolerancją glutenu, artykuł jest całkowicie bezpieczny. Oczywiście, również oni mają prawo do skorzystania z możliwości zwrotu produktu niezgodnego z etykietą. Najlepsze newsy dnia, źródło, popularne, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.